że widzicie Państwo, my się niczego nie boimy i po prostu jeżeli chodzi szczególnie o komentarze, bo ja słyszałam, że może niektórym na przykład katolikom mogą się te komentarze nie podobać. Ale proszę Państwa, dziewczynka dzisiaj, no spotkałam się, byłam w Eurobank, no bo czynne dzisiaj, czynne. No i dziewczynka powiedziała, że jeżeli 15 zł na konto wpłacę, to mogę mieć jeszcze 10 pożyczek, bo sama powiedziała i sama się przyznała, że ten system Eurobank jest taki głupi, że no trzeba na przykład ten warunek spełnić. To już finanse z pracy przychodzą na Eurobank, ale to gdyby jeszcze raz przyszło i te 15 zł proszę wpłacić. Także proszę Państwa, że jest głupi. System jest głupi. Jej dziadka też pozbawili, proszę Państwa, emerytury, no bo gdzieś u komuchów podpisywał, ale przecież on nie strzelał, on nie wydawał wyroków śmierci, tylko był takim urzędnikiem. No to właśnie ja jej mówię, słuchaj moja droga, ja ci powiem teraz coś takiego, że w czasie stanu wojennego na Nowakowskiego, jak sądzili Jacka, który był świadkiem Jehowy, długo lat pracował jako pionier zresztą, my wszyscy pionierami, no to 4 lata dostał więzienia. Dlaczego? Dlatego, że odmówił pójścia do wojska i odmówił nawet pójścia do kuchni, żeby sprzątać, żeby kluski piec, żeby ciasto żołnierzom. On mówi nie, no bo dostanę żołd i to będzie to samo, czy ja będę czyścić buty, czy co.